Siemanko, tutaj Silmivac, witam was w końcu w czymś, co nie jest solaku. Otóż dzisiaj będziemy grali w GeoGuessera, ale takiego lolowego. Jako że jestem lekkim nerdzikiem, to w zwykłym GeoGuesserze wiem, żebym sobie nie poradził, ale w lolowym mam nadzieję, że pójdzie mi dobrze. Tutaj macie kodzik jeszcze na skina do Rexa, jeszcze w trakcie filmu będzie jeden, także bądźcie uważni. Oczywiście kodzik dla pierwszej lepszej osoby. A więc zaczynajmy. Jak działa GeoGuesser lolowy? No to tak, że tak jak w zwykłym pokazuje wam się część mapy, no i musicie na minimapie wskazać, gdzie to dokładnie jest. Ja w tę grę jeszcze nie grałem, zobaczyłem ją gdzieś na YouTube i stwierdziłem, że nagram. Także zaczynajmy, zobaczymy, czy będzie trudna, czy będzie łatwa. Pewnie poszczelam, nie wiem, z 15 miejsc, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i dobra, pierwsza mapka, jest tu jakiś krzak, jest tu jakieś przejście. No jako że jest to w okolicach topa, no to kojarzę mniej więcej, jest to tutaj, pokazuję na minimapie. Nie wiem dokładnie, jak to jest z punktami, nie wiem, czy muszę trafiać w dokładne miejsce, no ale mniej więcej chyba jest to tutaj. Zgadza się. 0,76 metra się pomyliłem, więc no, chyba może być. Kolejna rzecz, no to to, jeżeli się nie mylę, będzie tutaj. No dobra, teraz się jakieś łatwe trafiły. O, w końcu jakieś, gdzie trzeba pomyśleć. No przy tym to już będę musiał pomyśleć, bo kojarzy mi się, że mogło to by być tutaj mniej więcej, że wiecie, jest to przejście w okolicach Reda, że tutaj się idzie na Reda, ale czy to faktycznie jest tutaj? Jak sobie jeszcze patrzę, gdzie by to mogło być, no widzę tutaj jakiś krzak w prawym dolnym, jest część krzaka, więc miałoby to sens chyba, jeżeli byłoby to przejście. Czy to może być cokolwiek innego? Po drugiej stronie chyba niezbyt, chociaż po drugiej stronie jakby to było tutaj i tutaj też jest ten krzak, no nie wiem, no dobra, dam tutaj. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to może będzie dobre. O, no i dobra, no i się zgadza, ale to już akurat było takie, gdzie trzeba było pomyśleć, więc może będą trudniejsze, jeszcze zobaczymy. No dobra, chyba nie będą. Jednak, może jednak będą, bo na pierwszy rzut oka myślałem, że wiem, gdzie to jest, ale przez to, że się mapa zmieniła, to jednak nie wiem, gdzie to jest. No, tak sobie myślę i nie wiem, no widzę, że tutaj jest ten, pewnie to gdzieś w okolicach będzie... W okolicach rzeki to będzie na pewno, no bo widzimy, że jest chyba tutaj rzeka, jeżeli się nie mylę, no i jest krzak. Więc teraz trzeba się zastanowić, gdzie jest rzeka i gdzie jest krzak. Teraz krzaki na midzie są przesunięte, więc może to jest tutaj gdzieś mniej więcej to przejście? Ale teraz w tym sezonie przesunęli te krzaki, ja na minimapie nie wiem, gdzie one są, ale no miałoby to sens, bo zawsze były bliżej mida, teraz tu trochę głębiej, więc jeżeli się nie mylę, to będzie to przejście, ale... Nie wiem, czy coś innego mi tutaj jeszcze przychodzi do głowy, no chyba nie. Raczej to będzie to, no spróbuję tutaj dać. O, no dobra. Tak szczerze, na początku wydawało mi się, że to będzie gdzie indziej. Na początku mi się wydawało, że to będzie gdzieś w okolicach tutaj Blue, ale zapomniałem, że się mapa zmieniła i to w ogóle nie ma tam takiego miejsca. No ale tutaj już musiałem tak pomyśleć, jak nie wiem, z pół minuty, minutę, nie wiem ile myślałem. Oho, kolejne się trafiło skomplikowane, ty myślałem, że to będzie łatwiejsze trochę, albo jestem po prostu przygłupem. Jedno z dwóch na pewno. To jest jakiś... Miejsce, w którym biegnie się jeszcze na linię i to jest wejście do dżungli? No miałoby to sens, ale tak sobie myślę, gdzie to może być, nie wiem, może gdzieś tutaj to jest to przejście, gdzie się wbiega do dżungli? No ale nie wiem, czy to będzie, gdzie to jeszcze może być. No bo nie wiem, czy to jest linia i wejście do dżungli, no ale mi to wygląda na jakąś linię. Szczególnie patrząc po tym kącie jakby, w którym zaczyna się to wejście, no to powiedziałbym, że to jest tutaj, nawet cały czas na minimapie, no ale czy to jest faktycznie tu? Czy tam są takie kolory? No nie wiem, no ale dam tutaj, no. Mogę się mylić. Tutaj? Ty. No ma to jakiś sens, no bo są czerwone kolory, no to pewnie w okolicy Red Buffa. Ty, ale nie zgadłbym, nie wiedziałbym, ale w sumie ma to sens. I co, 4 punkty i odpadłem? No dobra, próba numer 2. No to dobra, no to chyba jest tutaj, czy nie? Aha, no dobra. Próba numer 3, teraz tryhard. Tutaj jakieś przejście? Ty, no nie wiem, co to jest tak szczerze. To jest tutaj? Aha. Dobra, teraz tryhard. Teraz pobijam mój rekord z wynikiem 4 punkty. Dobra, no to jest tutaj to przejście. Next guess. To jest, o, akurat tym razem będę wiedział, to jest wejście tutaj na Blue Buffa. Tym razem się zgadza to przejście. To jest przejście obok wilków, jeżeli się nie mylę, tutaj. Dobra, jest git. To jest przejście, kurde. Próbuję sobie to zwizualizować w głowie, jakby to wyglądało, jakby to było oddalone, ale nie wiem. Myślicie, że to może być ta siana, tutaj przejście w okolice raptorów? Tu jest taka dróżka? Nie no, może to trochę głębiej jest. No dobra, mam w sumie dwa typy, albo to jest tutaj to przejście, albo tutaj to przejście, to są moje dwa typy, no bo, no nie wiem, no tak wygląda mapa, ale jako, że to idzie tak bardziej w górę, no to bym powiedział, że to jest bardziej tutaj, gdzieś w tym rogu, ale czy faktycznie tak jest? No dobra, ten drugi gest był bardziej bliższy, ty, ale to znowu to samo się pojawiło, czy o co chodzi? No co jest znowu tutaj, czy nie? No dobra, no to wiedziałem. To jest, kurde, co to jest? Nie jest to rzeka, jest to linia, to jest tutaj to przejście? Bo na pewno jest to gruba ściana, która wyglądałaby jak to i to jest być może takie przejście gdzieś tutaj idzie, ale czy to jest to jeszcze popatrzę tutaj, gdzie to może być. Moim drugim typem mogłoby być tutaj gdzieś jakieś przejście. No dobra, są czerwone kolory, jest tutaj przejście jakby
Jakby szło się tutaj, jest takie wiecie, więc taki będzie... Co? Ej, nie ma opcji, żebym to zgadł, tak szczerze. Nawet bym nie pomyślał, że to może być tu. Nie ma takiej opcji, żebym pomyślał, że to może być tu. Dobra, ostatnia próba, może pobić wynik 5 punktów, bo to jest przesada. Gram w League of Legends 10 lat, a nie wiem gdzie co jest. Dobra, teraz tryhard pick. 1, 2, to jest chyba tutaj, dobra, 2. O, teraz chyba się jakieś łatwe trafiają. Gdzie jest ten nowy krzak? No dobra, to będzie tutaj. Tu jest nowy krzak. To jest krzak w redzie, jeżeli się nie mylę. Czyli to chyba musi być tutaj, dobra, 4 punkty. Tak naprawdę udawałem, że nie mam agaru. Teraz wylosowało się skomplikowane, ale nie powinno być skomplikowane, bo jest tu krzak. Nie, ale tak sobie myślę, no może być krzak przy balkonie, znaczy przy balkonie, wiecie, przy alkowie, tu albo tu. Tutaj, czekaj, tutaj nie może być, no bo na balkonie nie ma krzaka, tylko jest na linii, więc to musi być chyba tutaj, jeżeli się nie mylę. Czy to będzie balkon? Dobra, balkon się zgadza. To proste się wylosowało tutaj. O, pobiłem rekord, dobra, kolejny krzak. To może być krzak tutaj? Nie, kształty się nie zgadzają. To może być tutaj ten krzak na bocie? Nie, chyba też się kształty nie zgadzają. Ty, no myślę, czy tutaj to nie jest ten krzak, ten trybus, tylko że nie widzę całego krzaka, ale tutaj kształty by się mniej więcej zgadzały, no bo idzie to tak, wiecie, tak w górę. Nie wiem, czy tam dalej też jest krzak, no ale taki będzie tutaj mój strzał. Dobra, chodziło o ten krzak. Nie widziałem całego, więc nie byłem pewny, ale ma to sens. Dobra, to jest, jeżeli się nie mylę, tutaj chyba? Dobra, 8 punktów, rekord świata. No dobra, no to proste, no to jest red buff. To też powinno być proste, bo jeżeli się to nie mylę, to jest przejście tutaj na blue. Dobra, 10 punktów. To jest krzak na linii. Gdzie on jest? Tutaj? Chyba tak. Dobra, 11 punktów. O kurde, teraz się trudno wylosowało. Widzę tutaj przejście, widzę tutaj krzak. Myślę, czy to może nie być tutaj to przejście, bo tutaj też jest krzak chyba. I też pewnie jest tutaj jakiś kamień, tutaj w okolicy wilków. No i jest w miarę ciemno, więc tutaj chyba będzie mój strzał. Chyba w tej części mapy to powinno być. Dobra, zgadza się. To? Ty, a tego nie było? Teraz zgaduję, że to powinno być tu, po drugiej stronie. Dobra, 13 punktów. No to jest, ty. Jakaś przepaść tu jest. Lulu, są takie przepaście jakieś tutaj? To po prostu tak się światło odbija. Pierwsza moja myśl to gdzieś tutaj to przejście. Ale chyba tam ta ściana nie wygląda w ten sposób. No tak sobie myślę o tym i... No w sumie to nie wiem. Nie mogą być takie kolory dziwne, no bo to musi być jakieś przejście dżungli, jeżeli się nie mylę. Ale gdzie są takie dziwne kolory? Ten niebieski jakby fragment mnie najbardziej intryguje, no bo nie wiem, o co z nim chodzi. Patrząc po kształcie, jakieś takie, nie wiem, może to gdzieś tutaj będzie na mapie? Ale nie wiem, czy tu jest taki kolor, ten niebieski, no ale miałoby to chyba mniej więcej sens. Patrząc po reszcie kolorów, patrząc po tej ścianie, nie wiem, nie mam pojęcia. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego w LoLu jest, taki kolor niebieski. No ale dobra, no dam tutaj, no bo... Albo nie? Nie wiem, gdzie to może być. No ale chyba tutaj tam, no nie wiem, no nie przychodzi mi nic innego do głowy. Bo mi to wygląda na jakąś przepaść, no, ale tutaj przepaści w dżungli nie ma. Ty, no, nie powiedziałbym, że to jest taki kolor. Ej, gram w tę grę 10 lat? Nigdy nie zauważyłem, że coś takiego jest. Nie wiem, czy wy coś takiego zauważyliście, ale ja pierwszy raz to widzę. No, no dobra, no teraz się łatwo trafiło. Jest to blue buff, tutaj to są golemy. Dobra, teraz jakiś speedrun, oho. Jakiś tutaj jeden znowu znicz jest i jakiś, nie wiem, kwadratowe przejście mi dali. Ja, no ale gdzie są takie przejścia dziwne? Znowu balkon na bocie to chyba nie jest. Patrząc po kształcie myślałbym, że tu jest jakieś tutaj przejście, no ale tu nie ma tak szybkiego przejścia. Też patrząc po tym myślałem, że może tutaj balkon na bocie w tym miejscu, ale no tam też takiego nie ma chyba. I wypaliła mózg trochę ta gra, tak? Muszę myśleć o miejscach, o których zwykle nie myślę, no nie będę udawą. Ty, a czy to może być tutaj? Tutaj to przejście? Nie, to jest chyba zbyt krótkie, żeby to było to. Ale po kształcie by mniej więcej pasowało. No nie wiem, no nic mi nie przychodzi. Jedyne co mi przychodzi do głowy to miejsce, bo kształt się mniej więcej zgadza, ale nie wiem czy to jest takie krótkie, no wygląda mi to na za krótkie, tak szczerze, żeby coś takiego było w tym miejscu. Wydaje mi się, że ta ściana jest dłuższa. Próbuję sobie jeszcze zwizualizować, gdzie jeszcze może być takie przejście. No w sumie to nie wiem, człowieku. No człowieku nie wiem. No myślę i chyba nic innego nie wymyślę, no. Tutaj jest mój strzał, wydaje mi się, że... To może być to, ale czy faktycznie tak jest? No dobra. Myślałem, że ta ściana będzie dłuższa, no ale się zgadza. Oho, no to chyba będę wiedział. Zgadza się. I to jest przejście? Czy to jest przejście tutaj? A dobra, strzelam szybko. No dobra, to jest... Zgadłem. To są, jeżeli się nie mylę, wilki. Tak, to są wilki? Tak, no chyba tak. No po tej stronie wilki? Dobra, to się zgadza.
to jest przejście znowu przy ścianie gdzieś. To pytanie, w której części to jest? No powiedziałbym, że gdzieś tutaj. Pytanie, czy to jest przed krzakiem, czy za krzakiem, no bo, znaczy, no dobra, przy krzaku to tam pewno nie jest, bo to może być, wydaje mi się, albo tutaj, to są moje takie dwie opcje. Patrząc po kolorach, no to robi się trochę ciemniej, a w bazie robi się chyba trochę jaśniej, więc powiedziałbym, że mniej... Aha, no dobra, to jednak się myliłem. Nie będę ukrywał, że jednak się trochę myliłem, ale ma to sens, no jak sobie teraz myślę, no to ma to sens. No ale trochę się dam zbejtować. Ale nie pomyślałbym, że to jest tutaj. No ale dobra, no na tym kończymy mojego geogesera. Mam 20 punktów. Nie wiem, czy to dużo, czy to mało. Nie widziałem chyba nikogo, żeby to nagrywał, więc nie wiem, jakie wyniki mają ludzie. Ja też pierwszy raz w to grałem, więc wyszło jak wyszło. No ale co, dawajcie znać, jak wam poszło. Ja pograłem w to, nie wiem, 15 minut, ile ja to nagrywam. Pewnie nawet mniej, nie wiem, ile w to zagrałem. Miałem, nie wiem, 4 albo 5 prób? Nie wiem, ile miałem. 20 punktów na tym kończymy odcinek. Dawajcie znać, ile wy macie punktów, dawajcie znać, czy chcecie odcinki spoza soloku, może coś innego ponagrywam, może jakieś coachingi czy coś. No i co, ja wyzywam do nagrania tego challenge'u Lewusa, jednego z wielu nerdzików na lodowej scenie poza mną. No i w sumie to tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!